Dobry. Kochani, w sumie powiem tak. Mogłabym nic nie mówić. Bo chyba nic nowego nie powiem. Żonglujemy wszyscy tymi samymi informacjami, więc nie chciałabym się powtarzać, ale wierzę w moc Świętego Ducha we mnie i wierzę, że to poselstwo, które dzisiaj wam przekażę, przyniesie wam coś dobrego. Bo przede wszystkim mamy nie szkodzić, mamy pomagać. Zanim zacznę głosić, podzielę się z wami taką śmieszną informacją. Właśnie w sobotę zakończyliśmy z Arturem nasze wakacje. I słuchajcie, byliśmy na ostatnim wyjeździe na tak zwanych Mazurach Garbatych. Mieszkaliśmy w takiej chatce, którą nazwałam chatką krasnoluda. Posłuchajcie, my praktycznie od niedzieli do soboty spaliśmy i nie wychodziliśmy z tej chaty. Zastanawiałam się, o co chodzi. Mówię, czy to jakieś czary, czy to w ogóle jak... Ja w ogóle mówię, nie wiem, co to jest w ogóle za zjawisko, że my tak naprawdę nie wychodzimy z tej chaty. I posłuchajcie, przedostatniego dnia rozliczaliśmy się z właścicielką tej chatki i tak mówię, zapytam, a co tutaj się działo? A ona mówi, a tutaj obora była dla krów. Krowy tutaj stały. Ja wie, Boże, ale spokojne krowy. Śmieliśmy się, że w ogóle duch krów pozwolił nam wyspać się. Kochani, na ostatnim moim kazaniu, kiedy mówiłam o dorosłości, rzuciłam kilka takich rzeczy związanych z tym, że wielokrotnie my jako chrześcijanie żyjemy w oderwaniu w ogóle od siebie, od swoich emocji, od swoich zasobów i próbujemy w ogóle żyć jakoś zupełnie inaczej. Kiedy żyjemy niezgodni ze swoimi emocjami, kiedy nie żyjemy zgodni ze swoimi w ogóle zasobami, chcemy czy nie chcemy, trafi nas fałszywa perspektywa prorocza. Będzie coraz więcej teatru, a coraz mniej treści. Rozumiecie? Coraz więcej teatru, a coraz mniej treści. Kiedy ludzie żyją w oderwaniu od swoich emocji, od swoich zasobów, nie przeżywają swoich emocji, nie przeżywają swoich zasobów, to trafi nas fałszywa perspektywa prorocza. Wiecie, czego będzie dużo? Będzie coraz więcej teatru, a coraz mniej treści. Coraz mniej życia, a coraz więcej teatru. I będziemy to wszyscy odczuwać. To jest to. To jest fałszywa perspektywa prorocza. Ja naprawdę na swojej drodze spotkałam już wielu ludzi, którzy tyle namaszczenia, tyle ognia zostało uwolnione w ogóle w ich życie, to tak naprawdę nie wiem, co powinno się w ich życiu w ogóle dziać i tak dalej. A chodzi o to, że się nic nie dzieje. Czemu? Dlatego, że ci ludzie nigdy nie wybudowali w ogóle właściwego właśnie fundamentu w swoim życiu, żeby to, co przyjmują, żeby mogło się ostać w ich życiu. Ludzie próbują się motywować zewnętrznymi rzeczami, nie rozumiejąc w ogóle, że to stąd idzie nasza życiowa motywacja, to stąd idzie paliwo, to stąd idzie życie, to stąd idzie siła, to stąd idzie w ogóle rozkaz. Wiecie, o co chodzi? Nie z zewnątrz, tylko stąd. My dużo o tym w ogóle mówimy. Natomiast ja w ogóle osobiście uważam, że masa ludzi żyje niezgodnie ze swoimi emocjami, niezgodnie ze sobą. Nie żyją w zgodzie ze sobą. Dlatego tak bardzo mało jest życia, a tak bardzo dużo jest teatru. Tak bardzo dużo jest teatru. A więc tak troszkę chcę powiedzieć na temat motywacji, siły wewnętrznej, takiego naszego wewnętrznego paliwa. I wiecie, to jest temat tak naprawdę bardzo szeroki i bardzo głęboki. Lata temu Amerykanie zrobili badania,
dotyczące ludzi pracy, ludzi, którzy pracują w korporacjach, ludzi w ogóle biznesu. Zrobili te badania pod kątem tego, żeby zobaczyć, kto jest najbardziej takim efektywnym pracownikiem i czym tych ludzi powinno się motywować. Posłuchajcie, zaczęli ci eksperci motywować ludzi pieniędzmi i awansami. Ja nie mówię, że to było złe. I oni też nie mówią, że to było złe, ale to było niekompletne. To nie było kompletne i to nie było pełne. Zaczęli w ogóle dalej grzebać w ogóle w temacie, którzy pracownicy są najbardziej skuteczni. Najbardziej skuteczni pracownicy to są pracownicy, którzy są poukładani wewnętrznie. To są pracownicy, którzy żyją w zgodzie ze sobą. To są ludzie, którzy żyją w zgodzie w ogóle ze swoimi zasobami i ze swoimi w ogóle potrzebami. Wiecie, my nie przejdziemy tego. Nie przejdziemy tak, bo po prostu poranimy się. Poranimy się, będziemy coraz więcej teatru w ogóle potrzebować. Wiecie, o co chodzi? Coraz więcej pajacowania, coraz więcej aktorów i tak dalej, a życia będzie coraz mniej. A życia będzie coraz mniej. Najskuteczniejsi ludzie to ludzie, którzy są ze sobą pogodzeni i my to wszystko wiemy. Tylko pytanie, czy my to przeżywamy, czy my tym żyjemy, czy my siebie znamy, czy my nie boimy się żyć zgodnie ze sobą. I na te pogodzenie ze sobą składa się wiele czynników. To są ludzie, którzy kochają siebie. Wiecie, to w ogóle nie przejdzie się po prostu tego. Tego po prostu się nie przejdzie obok. To są ludzie doceniający siebie. To są ludzie kibicujący sobie. To są ludzie znający siebie i to są ludzie będący po swojej stronie. To są w ogóle bardzo głębokie rzeczy. Kochać siebie łatwo jest wykrzyczeć. W realu troszkę wygląda to inaczej. Doceniać siebie bardzo łatwo jest wykrzyczeć. Lub zrobić jakiś proroczy gest, w realu wygląda to troszkę inaczej. Kibicować sobie na co dzień. Łatwo jest napisać na Facebooku post, ale w codziennym życiu kibicować sobie to jest zupełnie inna bajka. Znać siebie to się w siebie zagłębić. Wiecie, o co chodzi? A najłatwiej jest powielić. Siebie znać, to jest się w siebie zagłębić. Najłatwiej jest coś powielić. Wystarczy tylko spojrzeć na nasz Kościół. Wiecie, o co chodzi? Jesteśmy taką, a nie inną grupą. I teraz w ogóle, wiecie, o co chodzi? Najłatwiej jest coś powielić, ponieważ to się wchodzi w czyjeś ślady. Wchodzimy w czyjeś ślady, ale zamanifestowanie siebie jest zupełnie inną rzeczą. I być po swojej stronie, mocna rzecz, kibicować sobie. Z wnętrza naszego płynie paliwo do działania. Ktoś kiedyś taką grą słów pobawił się, motywacja, motyw i akcja. Wiecie, trzeba być wewnętrznie pogodzonym ze sobą, znającym siebie, kochającym siebie, doceniającym siebie, żeby być w ogóle zmotywowanym do w ogóle akcji. Pieniądze i awanse nie są złe, ale nie są kompletne. Człowiek, który zaniedbał siebie i swoje życie na różnych płaszczyznach, jest tak naprawdę jak samolot bez pilota. Ostatnio oglądałam sobie Mavericka, lubię co jakiś czas sobie ten film włączyć. I wiecie, w ogóle jeszcze raz, jak gdyby tak zobaczyłam to, mówię, kurczę, w ogóle to chodziło o niego. Maszyna jakaś po prostu stara, tak? Nawet nie wiem, jaki to jest tam rodzaj tej maszyny i tak dalej, ale chodzi o pilota. Maverick wsiadł do tego w ogóle samolotu i go odpalił. Bo on wierzył w siebie, on wiedział, jakie ma zdolności, on wiedział, jakie ma umiejętności, on wiedział, że trupa podniesie.
Rozumiecie? On wiedział, że w ogóle na oparach, bez jednego koła, kurczę, nie wiem, z nawigatorem czy nie, ale polecę. No w ogóle chce się coś takiego oglądać, bo jest w tym życie. Wiecie, o co chodzi? Jest wiele cudownych wersetów w Biblii wskazujących na to, że tak naprawdę to chodzi o nasze wnętrze. Lekarzu, ulecz sam siebie. Łukasza 4,23. Jezus we mnie, nadzieja chwały. Kolosan 1,27. Z wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Ewangelia Jana 7,37. Dotykalny dla ciebie i dla mnie Jezus jest jeden. Jezus w ciele. To jest dla nas dotykalny Jezus, a więc jeśli my będziemy żyli w oderwaniu od naszych emocji, w oderwaniu w ogóle od tego, co przeżywamy, to trafi nas w ogóle, wiecie co? Fałszywa perspektywa prorocza. Ostatnio Artur taką rzecz powiedział właśnie, że ludzie, którzy poszli w kierunku judaistycznym, tak? Skręcili tak naprawdę potem w ekumenie, a ludzie, którzy żyją w oderwaniu od swoich emocji, od siebie prawdziwych, trafiła ich fałszywa perspektywa prorocza. To jest w ogóle mocne, rozumiecie? Tylko to trzeba widzieć. Jak człowiek zaczyna w ogóle przebywać ze sobą, to jest jedna z trudniejszych rzeczy dla Kościoła. To jest jedna z trudniejszych rzeczy w ogóle dla Kościoła, przebywanie ze sobą. Nie z gestem proroczym, nie z czymś tam, ze sobą. Dlatego potrzebujemy mieć kontakt właśnie ze sobą. Mieć dobrą relację najpierw ze sobą. Człowiek, i teraz zobaczcie, człowiek niewysłuchany w życiu nigdy w życiu nie będzie w stanie wysłuchać drugiego człowieka. Takie drobne w ogóle rzeczy. Jeśli ty w swoim prywatnym życiu nie jesteś wysłuchany, w życiu nie będziesz w stanie wysłuchać drugiego człowieka. Jeśli jest ktoś, kto się mieni duszpasterzem i nie jest wysłuchany w swoim prywatnym życiu, w życiu nie wysłucha drugiego człowieka. Nie poświęci mu grama czasu. Dlaczego? Zakrzyczy go, zagada go. Zagada go wiedzą, zagada go różnymi rzeczami, ale go nie wysłucha. Wiecie, kilka rzeczy, o których powiem, to są w ogóle tak zwane, w ogóle potężne rzeczy, że kiedy człowiek zacznie z nimi obcować, z nimi żyć, to w ogóle można powiedzieć, że ktoś spotykając ciebie spotka Jezusa w ciele. Spotka Jezusa w ciele, a nie karykaturę. Jezusa w ciele, a nie karykaturę. Człowiek głodny nie nakarmi drugiego człowieka. Jak głód spotyka głód, to co się dzieje? Nawet nie wiem. Jak człowiek głodny spotyka człowieka głodnego, to nikt nie zostanie nakarmiony. I te małości i pustki niestety wychodzą w naszym codziennym życiu. A Kościół, szczególnie Kościół przebudzeniowy, jest specem od tego, aby wszystko zamodlić, zakrzyczeć, a w naszym jeszcze ruchu dodać do tego różnego rodzaju gesty prorocze. Wiecie? Przeżywanie siebie, obcowanie ze sobą, kibicowanie sobie, docenianie siebie, kochanie siebie, stanie po swojej stronie. Kiedy tak żyjemy na co dzień, będą ludzie dotykać Jezusa w ciele. I na przykład tak, człowiek niewysłuchany, człowiek głodny. Nie ma to żadnego znaczenia, czy jest mamą, czy tatą, bo to są takie przywary, które są przywarami duszy. Są pewne rzeczy, które są nieprzerobione i nie ma znaczenia, czy jesteśmy dorośli, czy jesteśmy, nie wiem, menedżerami, czy jesteśmy głowami domów i tak dalej. Jeśli nie mamy tych rzeczy przerobionych, to się w naszym życiu będzie manifestowało. I na przykład jest, załóżmy, córka, która ma fajne jakieś swoje życiowe w ogóle osiągnięcia i chciałaby pochwalić się mamie, chciałaby w ogóle być w tym temacie wysłuchana, tak? Jeśli mama nie będzie wysłuchana, to mama jej w życiu nie wysłucha, mama jej w życiu nie pochwali, mama ją zagada swoimi osiągnięciami. Wiecie, o co chodzi? Mama ją zdominuje swoją potrzebą. Mama ją zdominuje swoją potrzebą. Dlatego, kiedy my żyjemy w oderwaniu od naszych codziennych potrzeb,
od nas samych. To te wszystkie małości, słuchajcie, one wylezą w naszym życiu jak wszawica. Czy zgodzisz się z tym, że każdy człowiek potrzebuje zauważenia, docenienia i wysłuchania? To są w ogóle te rzeczy największe. Wszyscy potrzebujemy docenienia, zauważenia i wysłuchania. Wiecie, to się mocno manifestuje w ogóle w Kościele. Jeśli człowiek nie jest doceniony, nie jest zauważony i nie jest wysłuchany, no znajdzie sobie jakąś lukę. Jeśli ktoś nie był w świecie kimś, to za chwilę znajdzie sobie w Kościele coś, żeby być kimś. Rozumiecie? To są wyrwy takie, które po prostu w codziennym życiu one niestety dają o sobie znać. Wiemy i widzimy i odczuwamy, że wszystko wokół nas szybko się zmienia. Dynamika życia rośnie i potrzebujemy, kochani, wszyscy być zdrowi, mocni, z naciskiem na to, abyśmy byli odporni psychicznie. Zdrowi, mocni i odporni psychicznie. Więc co możemy zrobić dla siebie? W ogóle, czy robicie coś dla siebie? Czy robicie... Mateusz, ty już przeszedłeś wszystko. Czy robicie coś dla siebie? Wiecie, to nie jest... To nie chodzi o to, żeby teraz, wiecie, podnieść rękę do góry i wsadzić palec do budki, nie? Nie, to sam człowiek przed sobą musi w ogóle w to zajrzeć. Czy ja umiem coś zrobić dla siebie? Czy chcę coś zrobić dla siebie? Wielu ludzi tkwi dalej tak naprawdę w takich kłamliwych opiniach na swój temat. Na przykład... Żyjemy, czy chcemy, czy nie chcemy, bo to się manifestuje pośród nas. Czy chcemy, czy nie chcemy, to dalej jednak jeszcze wyłazi do wierzchu to, że żyjemy w pewnego rodzaju zaklęciach związanych w ogóle z naszymi rodzicami. Że w ogóle matka czy ojciec tam puścili jakieś w ogóle zaklęcie w twoje życie, tak? I to bardziej w twoim życiu pracuje niż na przykład jakaś prawda Boża adekwatna do danej sytuacji. Co powodują te, powiedzmy, zaklęcia, które zostały puszczone przez naszych rodziców czy przez jakieś na przykład inne autorytety do naszego życia? Powoduje to, jak gdyby, że nasza odporność psychiczna jest obniżona. Obniżona jest nasza odporność psychiczna. I powoduje to również to, że wielokrotnie nasze życie jest totalnie zdestabilizowane. Wiecie, jak to działa. Powiedzmy, jest fajne nabożeństwo, fajne uwielbienie, fajna modlitwa, adekwatny gest proroczy. Na prawo i na lewo jesteśmy w ogóle, wzięliśmy wszystko do swojego życia i tak dalej, a potem w tygodniu żyjesz tak naprawdę zupełnie innym życiem niż w ogóle mówi prawda Boża. Czemu tak to działa? Dlatego, że żyjesz w oderwaniu od siebie. To jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie, bo jedyny dotykalny Chrystus dla ciebie i dla mnie to Chrystus w ciele. Chrystus w ciele. I na przykład tak. Czy wiesz, że nie jesteś w stanie się dalej rozwijać, jeśli na przykład krytyka jakiejś osoby zmiata cię z kursu? Czy jest coś złego w krytyce? Nie, jeśli ona jest konstruktywna, to nie. A czemu to zmiata z kursu? Zmiata to z kursu dlatego, że jest w tej dziedzinie jakaś rana. Jest w tej dziedzinie na przykład jakaś trauma. Tak? I nieważne, czy ona jest stara, czy ona jest nowa, czy ona ma lat 20, czy ona ma półtorej roku. Ważne, żeby tę rzecz przepracować. Jeśli ta rzecz nie zostanie przepracowana, ona nie zginie. Słuchajcie, ona nie zginie przez to, że ktoś na ciebie ręce nałoży, ona nie zginie poprzez to, że jesteś, nie wiem, zadeklarowany w ogóle w kościele w ogóle przebudzeniowym, te rzeczy nie giną. Ja znam masy ludzi, których dusza jest taka sama jak dusza ludzi niewierzących. Tylko tyle, że w ogóle zyskali bilet darmowy do nieba, ale ich życie jest cały czas takie samo. Czemu przebijają się pewnego rodzaju
właśnie traumy, to, że czyjaś na przykład krytyka zwala nas z kursu. Dlatego, że bardziej jest w nas utrwalona trauma i rana niż adekwatna prawda Boża do danego tematu. Przed tym w ogóle, w tym się trzeba obejrzeć. Jeśli krytyka jakiegoś człowieka zmiata mnie z kursu, świadczy to o tym, że to jest we mnie dalej bardziej utrwalone niż jakaś prawda na przykład Boża. Że w ogóle, a co to w ogóle, jakie to ma dla mnie znaczenie? Na przykład w tobie jest bardziej utrwalone to, że kiedyś powiedzmy mama czy tata powiedzieli do ciebie, jesteś nikim. Jesteś nikim. I teraz to, że wtedy, kiedy byłeś grzesznikiem, Jezus za ciebie umarł, czyli w ogóle byłeś cenny w jego oczach i oddał za ciebie życie, jest dla ciebie mniej wiarygodne niż to, że kiedyś od swoich rodziców usłyszałeś informację, że jesteś nikim. Posłuchajcie, to trzeba te rzeczy poprzerabiać. Jeśli one nie są poprzerabiane, chcemy czy nie chcemy, utkniemy w pewnym miejscu, dwa, albo się przebierzemy. Albo człowiek się jakoś po prostu przebierze. Zrobi z siebie jakąś karykaturę. Stanie się nie najlepszą wersją siebie. Stanie się jakąś po prostu karykaturą. Załóżmy, że byłeś krytykowany na przykład za jakieś błędy. I teraz boisz się popełnić błąd. Coś wam zaraz pokażę. Wiecie, bo wiecie, że w ogóle chrześcijanie mają, jak gdyby, najmniej o czym lubią mówić, to o swoich grzechach. O grzechach, o błędach, o jakichś niedociągnięciach, o tym, że się boją, o tym, że nie domagają w ciele, o tym, że nie domagają psychicznie. A wiecie, że to w ogóle, to czy ty domagasz, czy nie domagasz, to nie zmienia twojej pozycji przed Jezusem. Wierzysz to? Czy domagasz, czy nie domagasz, nie zmienia to twojej pozycji przed Bogiem. Dopóki pewnych rzeczy się nie wykorzeni, tak, do spodu, nie może tam tak naprawdę wyrosnąć coś nowego. I te rzeczy trzeba popraktykować. Nie je po prostu, wiecie, odhaczyć, bo jeśli je tylko i wyłącznie odhaczamy, to prawda jest taka, że właśnie życie dociska, dynamika życia jest coraz większa i potem oglądamy takie, wiecie, sinusoidy, raz na górze, raz na dole, raz na górze, raz na dole, raz w ogóle happy, żeby działać, raz zrujnowani w ogóle do spodu. O czym to świadczy? Świadczy w ogóle o tym, że człowiek na bieżąco nie, po prostu nie przeżywa siebie. Załóżmy, że byłeś właśnie krytykowany, rodzice ci lub inne autorytety mówiły ci, że błąd to jest coś w ogóle strasznego. I teraz, kiedy coś takiego jest w człowieka wkorzenione, to my się boimy potem wziąć za jakąkolwiek nową rzecz. A nowa rzecz i robienie nowej rzeczy, ona nie jest nacechowana od razu tym, że wszystko nam się udaje. My, chrześcijanie, zakrzykujemy wiele rzeczy. My nie mówimy o tej rzeczywistości takiej, jaką ona jest prawdziwa. Rozumiecie? Tylko mówimy w ogóle, często w ogóle mówimy to, co my sami chcemy w ogóle usłyszeć. Kiedy rozpoczynamy nową rzecz, często, gęsto może być tak, że wiele rzeczy ci się nie uda. Co jest w tym złego? Kiedy jesteśmy sparaliżowani w ogóle, że w naszym życiu nam się coś właśnie nie udało, tak? I boimy się w ogóle o tym powiedzieć, to krok po kroku zaczyna nas zjadać stres. A stres powoduje, że człowiekowi odbierana jest energia. Odchodzi energia, odchodzi jakaś chęć, odchodzi jakiś zapał. Czegoś człowiekowi się nie chce. Sporo dzisiaj już tych rzeczy zostało powiedzianych. Stres podnosi się do granic możliwości i wtedy człowiek upada. Przestajemy wtedy widzieć tak naprawdę nasze zasoby.
Wiecie, wielu ludzi na przykład rozpoczyna jakąś nową w ogóle rzecz, są naprawdę do niej przygotowani, mają wielką głowę w ogóle do zrobienia różnych rzeczy, ale właśnie to, że powiedzmy jakiś element w tej nowej rzeczy się nie udał, tak? A w dzieciństwie człowiek był krytykowany, powoduje to, że człowiek się wycofuje, stres go wtedy pożera, a człowiek w ogóle wtedy w ogóle nie widzi swoich zasobów, nie widzi w ogóle swoich umiejętności. Nie widzi w ogóle tych dobrych rzeczy, które posiada. Jeśli tak naprawdę dalej błąd będzie nam się kojarzył z jakimś właśnie krzykiem, odrzuceniem, niezadowoleniem w ogóle czyimś, to zawsze będzie odbierało nam to energię życiową. I te różne rzeczy, o których my wielokrotnie w ogóle mówimy, one są do poprzeżywania, a nie do zamodlenia. Już macie doświadczenie tego, że zamodlenie pewnych tematów nie działa. One wracają. Często z jakąś taką większą w ogóle siłą, ponieważ właśnie dynamika życia jest duża, prawda? Życie wymaga od nas zdrowia psychicznego, fizycznego, odporności. I kiedy my tak naprawdę żyjemy w oderwaniu w ogóle od siebie, nie dbamy o siebie na różnych płaszczyznach naszego życia, a w związku z dynamiką życia przyjmujemy na siebie coraz większe obowiązki, one zaczynają nam ciążyć. Nie ma potem takiej opcji, żeby pewne rzeczy się tak naprawdę nie wykrzaczyły. Mój taki sztandarowy przykład z mojego życia rodzinnego, który też musiałam sobie, że tak powiem, przepracować, rozpoczął się od mojego taty, zahaczył potem o Artura. Dwa, przeniosło się to potem na moje życie w ogóle chrześcijańskie. Mój tata nie cierpiał, kiedy gryźliśmy w domu paluszki podczas oglądania filmu. Ja, żeby mój tata mnie nie poczęstował pewnym wzrokiem, wiecie, o co chodzi, który był dla mnie autorytatywny i odbierał mi w ogóle energię. Od razu w ogóle się bałam. Trzymałam paluszki w buzi, aż zmięknął, żeby tylko przy nim nie zachrupać. Krzyk mojego taty kojarzył mi się z czymś bardzo złym. Potem krzyk Artura kojarzył mi się z czymś bardzo negatywnym. Potem nawracam się do Boga. Mam pewne rzeczy w swojej duszy nieprzerobione, spotykam na mojej drodze autorytatywnego w ogóle człowieka, który w Duchu Świętym podnosi głos. Co natychmiast widzę? Ząg. Nic od niego nie wezmę. Wiecie, o co chodzi? To są te proste rzeczy. My często szukamy Bóg wie czego, a każdy z nas ma jakieś szajby w głowie, jakieś swoje prywatne diabły, swoje prywatne oswojone demony, z którymi się w ogóle musi rozprawić. Ja miałam taką szajbę, że krzyk, podniesienie głosu jest czymś w ogóle złym. Oczywiście mam dzisiaj swoje inne zrozumienie tego. Można podnieść głos i wyzwolą się demony, a można podnieść głos i tak naprawdę wyzwoli się życie. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Musiałam to sobie przepracować. Co mi potem tam z tego w ogóle, że mój dziadek do mnie na przykład mówił, dziadek, którego bardzo kochałam, mówił do mnie, masz zęby jak koń, gryź paluszki. Nie, bo ja w ogóle się bałam gryźć paluszki przy moim ojcu. Ojciec mnie w ogóle poczęstował czymś takim, bałam się gryźć paluszki. Potem musiałam przerobić sobie te rzeczy. To są ciężary, które przede wszystkim trzeba w sobie nazwać. Boję się, kiedy ktoś podnosi głos. Musiałam te rzeczy poprzeżywać, poprzerabiać, a już takim w ogóle epicentrum w ogóle uwolnienia mnie było to, że sama zaczęłam podnosić głos. Nie ma w tym nic złego. My, chrześcijanie, uważamy, że wszystko musimy zrobić jak sami, że ze wszystkim musimy poradzić sobie sami. I wtedy, kiedy ze wszystkim sobie radzimy sami, wtedy dopiero w oczach innych ludzi jesteśmy godni, no nie wiem, piastowania pewnych w ogóle urzędów i tak dalej. Wiecie, to są takie schematy myślowe, którymi tak naprawdę w ogóle świat nas poczęstował. Nie jest nic złego w tym,
że do pewnej dziedziny swojego życia, do jakiegoś po prostu problemu, z którym nie radzisz sobie już bardzo, bardzo, bardzo długo, zaprosisz jakiegoś człowieka. I nie mówię o tym, żeby nie wierzyć w siebie i żeby nie pokonywać pewnych przeszkód. Nie. Mówię o tym, że czasami potrzebujemy grupy wsparcia. Czasami potrzebny jest tobie drugi człowiek, który pomoże ci na przykład w jakimś elemencie, w którym sobie nie radzisz. Potrzebujesz może zaufanych osób, którzy pomogą ci zobaczyć na przykład twoje zasoby, twoje mocne strony. Wiecie, że często gęsto można być w ogóle w takim miejscu, że człowiek nic dobrego w sobie nie widzi. Ktoś z zewnątrz zobaczy twoje możliwości, ktoś z zewnątrz zobaczy twoje zasoby, ktoś z zewnątrz zobaczy twoje obdarowanie. Dla niego to będzie wielkie. Dla tego człowieka to będzie to myślenie, gdybym ja miał to, co masz ty, z moim poczuciem własnej wartości zrobiłbym robotę, a ty masz takie rzeczy, jakich nie mam ja i ty siedzisz w ogóle w piwnicy? Wiecie? I tutaj potrzebujemy właśnie osób, osób zaufanych, przed którymi wielokrotnie człowiek się otwiera i mówi, posłuchaj, ja się czuję jak gówno. Co z tego, że ja mam studia wyższe skończone? Co z tego w ogóle, że ja mam kupę kasy w ogóle na koncie? Co z tego, że w ogóle pochodzę z zamożnej rodziny? Jak ja w ogóle jestem zdołowany, żyję dalej w zaklęciach moich rodziców, trudno mi jest się przebić. Trudno mi jest się przebić w ogóle i zobaczyć moje zasoby. I taka grupa wsparcia. Wiecie, ja nie mówię o tym, żeby lecieć do wszystkich i tam w ogóle, nie o tym mówię. Ale iść do osób zaufanych, do osób takich, którzy na przykład pomogą ci w pewnej dziedzinie. Kiedy koncentrujemy się na naszych niemocach, kiedy koncentrujemy się na naszych w ogóle problemach, to tak naprawdę przychodzi właśnie do nas stres i nie widzimy wtedy tych zasobów. Koncentrowanie się na brakach zabiera energię. Brak, jak gdyby lokalizujemy, tak? Przyjmujemy w ogóle jak gdyby kierunek do rozwiązania, ale nie koncentrujemy się na braku, ponieważ on zabiera nam energię. Czasami jest tak, że trzeba znaleźć sobie osobę zaufaną, osobę doświadczoną, u boku której w ogóle będziesz mógł, nie wiem, jakiś taki pierwszy krok w ogóle swój zrobić. To tak jak dziecko, wiecie, jak gdyby robi ten pierwszy krok u boku mamy czy taty, nie? Ja pamiętam, jak Artur siedział w więzieniu i Wiktor chciał się bardzo nauczyć jeździć na rowerze. Natomiast ja niestety nie zdołałam być i mamą, i tatą, nie zdołałam Wiktora nauczyć jeździć na rowerze. Ale pamiętam ten dzień, jak Artur wyszedł, wyciągnął rower z piwnicy, posadził Wiktora na tym rowerze i on w ogóle pojechał na tym rowerze. Bez pobocznych w ogóle kółek. W ogóle wiecie, przy boku taty, osoby zaufanej, tej w ogóle, którą kocha, tak, zrobił pierwszy ruch. I tak samo jest po prostu z nami. Wiecie, to niech o to chodzi, żeby gromadzić w sobie rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, ponieważ to odbiera nam energię życiową. My nie musimy przed sobą udawać. I my dużo, 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 dużo o tym mówimy. Wiecie, ile dzisiaj menadżerów, głów, prezbiterów siedzi na tak zwanych kozetkach terapeutycznych? Masa, masa, bo ludzie powypierali siebie. Powypierali siebie. To jest tak, jak jestem w tym takim skieczu, tak, że ludzie wiary, tak, są w piekle, i wyznają, że ich tam nie ma. I my, jak w ogóle w ruchu przebudzeniowym, jesteśmy nauczeni w ogóle tego. Rozumiecie? Że wypieramy nasze zasoby, nasze potrzeby, nasze emocje, to, czego potrzebujemy. Wiecie, to łatwo się przebrać. Wchodzisz do kościoła, pyk, czapka, maska, jakieś glany założysz. Kto cię trzaśnie? Jak ktoś nie ma słowa wiedzy, słowa mądrości i czegoś do ciebie nie powie, oczywiście jeszcze możesz tego nie przyjąć, to kto cię w ogóle trzepnie? Ludzie cię odbiorą tak, jak w ogóle się pokażesz. Tylko pytanie, czy ty ze sobą jesteś pogodzony? Czy jesteś ze sobą pogodzony?
wiemy już o tym wszyscy, że normalnie człowiek zdrowy komunikuje swoje potrzeby. Często blokadą przed komunikacją własnych potrzeb jest tak zwany stary jak świat wstyd. No po prostu nie powiem, no, bo to się może okazać małe, a ja tu jestem taki wielki. Ale musisz zakomunikować tą potrzebę. Jak nie zakomunikujesz tej potrzeby, to ta potrzeba w ogóle nie zostanie w twoim życiu zrealizowana. Musisz zakomunikować potrzebę. To, co powiedziałam wcześniej, te szajby, różne szajby muszą w naszym życiu ujrzeć światło dzienne. I to nie o to chodzi, żeby wyjść i wykrzyczeć przed całym kościołem: ja już teraz jestem wielki. To nie o to chodzi. Znajdź sobie jedną zaufaną osobę. Powierz jej wszystkie swoje szajby. Znajdź sobie oczywiście osobę, której nie powalisz swoimi szajbami, ponieważ szajby mają też rozmiary, kochani. Są szajby małe i szajby wielkie. Wiecie, o co chodzi? Wszystko zależy od naszych osobowości. Jeden jest, nie wiem, na przykład Artur ma watu bardzo dużo. Ktoś może mieć mniej, ale znajdź sobie odpowiednią osobę, z którą się podzielisz swoją szajbą, ale nie ubieraj swojej szajby i swojej potrzeby w coś takiego, wiesz, ja teraz jestem prorok i ja teraz zrobię tu jakiś gest. Wiecie, mnie to się już chce z tego śmiać. Wiecie, że w ogóle... A, nie powiem tego. Powiem to kiedy indziej. Niewypowiedziane i niewyrzucone szajby tworzą w głowie takie napięcia, że się w pale nie mieści. Napięcia. A często, gęsto właśnie jest to pokuta. O, my z tej pokuty to zrobiliśmy takie nie wiadomo coś. A po prostu bierzesz sobie człowieka, jak się wstydzisz, to zamknij oczy w ogóle. Powiedz, słuchaj, Franek, ja tak naprawdę... Ty jesteś jedyną osobą, której mogę to powiedzieć. W ogóle zamykam swoje oczy, w ogóle słuchaj, mam taką i taką szajbę. Wiesz, co chodzi? Wstaję rano i w ogóle, wiesz, nie wiem, pięty mam z przodu. Normalnie mam z tyłu, ale nie wiem, o co chodzi, ale myślę, że mam z przodu. Wyrzucajmy te rzeczy, rozbrajajmy się z tego, rozbierajmy się w ogóle z tego, bo to jest coś, co powoduje napięcie. Wiecie, że bardzo dużo osób traci energię życiową, żeby zachować co? Fason. Fason. Masz brzuch? Całe nabożeństwo na wciągniętym brzuchu. Wiesz, o co chodzi? To wiecie, że my nie mamy innych problemów. To są te szajby. Człowiek traci bardzo dużą energię, żeby się jakoś pokazać. Jest taka tendencja, nie wiem dlaczego, ale jest, że jak już tam jestem kimś, to sobie muszę ze wszystkim poradzić sam. Ale dlaczego? Kto to powiedział? Kto coś takiego wymyślił? Kto to powiedział? My nie wiemy, a jednak to funkcjonuje, że próbujemy sobie w różnego rodzaju sytuacjach w swoim życiu poradzić sobie sami. I to, co powiedziałam wcześniej, to jest też kolejny temat, który został zbadany bardzo dużo. Właśnie tak zwanej czołówki, jeśli chodzi o ludzi. Różnego rodzaju właśnie menadżerowie, trenerzy. Wiecie, że właśnie z uwagi na to, że po prostu no, życie wyparło na nich pokazanie się jakimiś, tak? I oni żyją w oderwaniu w ogóle od siebie samych, spowodowało to, że ci ludzie dzisiaj siedzą na kozetkach terapeutycznych. Tak to niestety wygląda. A Kościół w ogóle uważam, że w tym przoduje. Kościół w tym po prostu przoduje. Kościół jest w ogóle, Nobla ma w ogóle w tym. I tak naprawdę zobaczcie, zamiast iść w kierunku w ogóle wyzwolenia, tak? Bo Chrystus nas wyzwolił. I często wykrzykujemy to. Syn nas wyzwolił, Chrystus nas wyzwolił, nie? Ale dalej, jak gdyby, wiesz, wychodzę stąd zamknięty, zakłódkowany, zaryglowany, jeszcze zamodlony. Teraz to dopiero siły nabrałem, nie? Teraz już w ogóle nie wiem, co trzeba zrobić, żeby dogrzebać się w ogóle do twoich problemów. Chrystus nas wyzwolił.
Chrystus ciebie wyzwolił, Chrystus mnie wyzwolił. Nie chodź w ogóle z różnego rodzaju ciężarami, problemami, znajdź sobie jakąś osobę, z którą się czymś podzielisz. Nie chciej, aby życiowa energia, która została ci w ogóle dana, została w ogóle w twoim życiu pożytkowana tylko i wyłącznie na to, że ty musisz trzymać jakiś fason. Wiecie? To nie jest złe nie poradzić sobie w życiu. Kiedy masz biegunkę, komunikujesz o tym? Komunikujesz. Bierzesz Grypex, Stoperan, jesz borówki czy tam jagody? Nie wiem co. To jest powiedzmy jakiś brak w ciele. Komunikujemy te rzeczy, ponieważ chcemy, żeby ktoś się nami zaopiekował. Kiedy masz jakiś problem psychiczny, nie chowaj go też. Tylko zakomunikuj. Po prostu go zakomunikuj. Powiedz o nim. Czuję się w tej dziedzinie słabszy. Tylko to wstyd powoduje, że my takich rzeczy na przykład nie chcemy powiedzieć. Właśnie lęk przed tym, aby powiedzieć, że jest słabiej w jakiejś dziedzinie, powoduje, że przekładamy naszą energię, aby się jakoś pokazać, że człowiek się jakoś trzyma, że człowiek jakoś sobie radzi, a z dnia na dzień jest coraz gorzej, z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Kurczę, już zrobiłem tyle gestów, brałem udział już w tylu seansach w ogóle modlitewnych, już powinno być dobrze, ale prawda, czy to się wydarzyło w zgodzie z tobą? W zgodzie z tobą, czy poza tobą? Bo jeśli poza tobą, to przełomu żadnego nie będzie. To się ma wydarzać w zgodzie z nami. Kolejne badania amerykańskie, Amerykanie są lepsi od nas, potwierdzają to, że osoby poblokowane emocjonalnie, poblokowane w ogóle w tym, aby mówić o sobie wprost, mają problem z przyjmowaniem wiedzy i zapamiętywaniem. I jest to spowodowane na przykład tym, że większość energii idzie na tak zwane właśnie trzymanie fasonu. Wiecie, i teraz zobaczcie, nie życie w zgodzie ze sobą, nie życie w zgodzie ze swoimi emocjami, nie życie w zgodzie ze stanem faktycznym. Ja nie mówię, żeby trwać w patologiach, w grzechach, w odstępstwach, w zwiedzeniu. I tak, ja w ogóle nie o tym mówię, ale ja mówię o tym, że jeśli jest źle, tak, to nazwijmy to. Jeśli jest potrzeba, zakomunikujmy ją. Jeśli jest problem, rozwiążmy go. Ale nie żyjmy na litość boską w oderwaniu w ogóle od nas samych. Bo okazuje się, że nie doświadczamy tego Jezusa, tego jedynego Jezusa, który jest dla mnie i dla ciebie dotykalny, czyli Jezus w ciele. Jezus w ciele. Jezusa w ciele interesuje twoja pęknięta skóra na pięcie. Wiesz, co chodzi? Kiedy utrzymujemy jakiś fason, bo musimy jakoś się pokazać. Po prostu. Pokazałeś jakiś wizerunek, musisz go teraz utrzymać. Ostatnio Artur o tym pisał. A jest ci źle. Czujesz, że w ogóle musisz zrobić tak zwany zwrot. Ale wstydzisz się powiedzieć. Wtedy przychodzi przejęcie się rolą. Wtedy się przejmujemy rolami. Wtedy przychodzi w ogóle schemat. Modlimy się w ogóle, żeby nie było jakiegoś tam schematu i tak dalej, tak? Żeby nie było schematu, to w ogóle człowiek musi być pogodzony ze sobą i człowiek musi zacząć prezentować w ogóle takiego Jezusa, jaki jest w ogóle w nim. Każdy z nas potrzebuje być autentyczny. Autentyczny. Nieskopiowany. Nie jakiś tam, po prostu autentyczny. Wiecie, to nie po to Jezus umarł za ciebie i za mnie, żebyśmy w ogóle żyli za kurtyną, a w tak zwane okno wystawowe wstawiali tylko i wyłącznie pozory, nie? Bo to jest męczące.
bo to jest męczące, bo przychodzisz do kościoła i czekasz momentu, aż coś się zakończy, bo musisz biec do domu. Muszę biec do domu, muszę się popłakać, muszę usiąść na sedes, czuję, że zaraz będę miał rozwolnienie, zwymiotuję się, nie wiem co, ale muszę coś ze sobą zrobić, ponieważ trzymanie fasonu już mnie tak zmęczyło, a jeszcze długie uwielbienie, energia w ogóle zabrana, koniec świata. Czy ktoś powie amen? Amen, kochani. Nikt z nas nie może żyć w oderwaniu od siebie. Musimy żyć zgodni, tak naprawdę w ogóle z nami. Musisz siebie znać. Musisz siebie kochać. To są slogany. Tym dzisiaj się tyłki wyciera. To się w ogóle, wiecie, od poniedziałku do soboty się pisze cudowne posty w ogóle na internecie. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. A jesteś już coraz bardziej zatopiony w szambie. Co to w ogóle znaczy? Coś wam powiem. Nie bójcie się mówić o tym, że coś w waszym życiu właśnie nie działa. Bo to jest to, że my się boimy tego wstydu, odrzucenia i tak dalej. A prawda jest taka. To jest właśnie cudowność. Że kiedy mówimy o chwalebnych rzeczach, ludzie wiedzą, że mogą tam dosięgnąć. Kiedy mówimy o tym, że coś w naszym życiu nie działa, uwierzcie mi, jak to działa. Konfrontujemy innych ludzi i dajemy im też przestrzeń do tego, żeby powiedzieli, że coś w ich życiu nie działa, a powiedzenie o tym wcale nie jest niczym złym. Bo chodzi o to, abyśmy w ogóle żyli prawdziwym życiem, a nie utrzymywali jakiś fason. Religia utrzymuje fason. Popatrzcie, jak to wygląda. Kurczę, teraz jak byliśmy w tych garbatych Mazurach, Artur siedział sobie w chacie krasnoluda, ja byłam sobie na tym takim podejściu, opalałam się i jechał facet, płynął facet w ogóle łódką i z daleka w ogóle ahoj, ahoj. I takie małżeństwo, które spało u nas na górze, bardzo powściągliwi, bardzo. Tacy w ogóle stali spięci, wiecie, ja mówię, a ja mówię, ahoj, a oni po prostu tacy, wiecie. Taka jest religia, taka jest głupota, ale to w ogóle nie o to chodzi w naszym życiu. Po prostu wiecie, to chodzi o to, bo no, chodzi o życie. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę doświadczali życia, żebyśmy naprawdę mieli kontakt z tym Bogiem, który jest w nas. Jeśli pewne rzeczy nie będą w nas poukładane, nazwane i tak dalej, zewnętrzna motywacja, nie mówię, że jest zła, ale ona nie jest kompletna. Nie jest kompletna, ponieważ siła do życia, paliwo napędowe do życia w ogóle wypływa z nas, z nas. Motywacja, motyw, akcja w ogóle, kochani, potrzebujemy wielu uzdrowień, wielu uwolnień zgodnych z Tobą. Nie jakichś po prostu dziwnie nazwanych, a tam nazwę to jakoś. Wszystko ma jakieś imię. Nazwij problem po prostu taki, jaki on u ciebie jest, ponieważ kiedy go nazwiesz w inaczej, to ten problem w ogóle nie zostanie rozwiązany. Wszystko ma po prostu jakieś imię. Kochani, błagam was. Żyjmy w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi emocjami, w zgodzie tym, jacy jesteśmy, bo inaczej to po prostu... Amen. Nie, bo inaczej amen.